Witaj. Witaj po kilku miesiącach przerwy. Minęło już tyle czasu, że pomyślałem, że najwyższa już pora na jakieś podsumowanie tych moich ostatnich wywodów dotyczących storczyków i dotyczących głównie twojego Phalaenopsisa. Dlatego, że w międzyczasie, kiedy pokazywałem ci przekwitnięte pędy moich własnych storczyków, jeden. Ja przyznaję, że dopiero jeden z nich postanowił nagle zakwitnąć i obsypał się takim pięknym, rozłożystym kwiatostanie ogromem fantastycznych kwiatów. Liści to on ma trochę. Nie za dużo, ale jednak ma. Jeśli przypominasz sobie ten którąś z poprzednich części tego filmu robionego dla siebie, ja pokazywałem ci takiego storczyka, który miał jeden liść, jeden jedyny, i on sobie pomimo tego faktu był naprawdę zdrową rośliną, miał się całkiem dobrze. Teraz jest sobie na parapecie, a do rangi tego egzemplarza, który trafił do dzisiejszego filmu, trafił sobie Phalaenopsis amabilis. To jest taki gatunek, z którego bardzo często, najczęściej chyba, ponieważ jest najłatwiejszy do krzyżowania z innymi gatunkami, trafił sobie właśnie taki mieszaniec Phalaenopsis amabilis. Przepraszam, tak dokładnie, to jest to wielokrotny mieszaniec, ale jeśli wiem dobrze, to jego ostatnimi rodzicami są Phalaenopsis bradyllii, i to nie wiem, czy to mama była, czy tata, a drugim rodzicem jest Phalaenopsis bradybrungor. I z tej krzyżówki powstał sobie Phalaenopsis amabilis, odmiana brother John. No ale dajmy sobie spokój nazewnictwu, bo tu nie każdy już ma takiego świra jak ja. Przede wszystkim chciałem ci pokazać, że naprawdę nie należy się bać przekwitłych pędów, i tak długo jak one są zdrowe i żywe, zawsze trzeba mieć, no chciałem powiedzieć nadzieję, nie nadzieję, pewność wręcz, że z tych przekwitniętych pędów, albo takich pędów, które nawet straciły pąki w dużej ilości, coś jeszcze fajnego będzie. Przepiękne kwiaty. Ja naprawdę za każdym razem nie mogę się nimi nacieszyć, bo to w ogóle są niesamowite rośliny i wbrew powszechnemu mniemaniu naprawdę łatwe w uprawie domowej. One pochodzą z tropików, ale świetnie radzą sobie w naszych mieszkaniach. To jest storczyk, to jest konkretny egzemplarz, który jako jeden z kilku widziałaś na poprzednich filmach. Ale on był ogołocony zupełnie, miał tylko listki, a teraz ma sobie tyle fajnych kwiatów. Ja go tutaj pozwoliłem sobie obrócić, dlatego że mam tutaj też taki pęd, który kiedyś właśnie już był obsypany kwiatami, ale przekwitł z tym, że ten pęd nie zamiera. I podobnie jak widziałaś poprzednio, ja tego pędu nie obciąłem całkiem, ponieważ przekwitł, tylko z racji faktu, że on nadal jest sobie taki właśnie zielony i całkiem zdrowo się ma, to gdzieś tam z jakiegoś śpiącego pączka może nigdy nie wiadomo kiedy, może wyrosnąć sobie jakiś boczny pęd. Dlatego on był przycięty w poprzednim sezonie i tak jest pozostawiony. Tymczasem z innego przyciętego pędu wyrosły sobie takie fajne kwiatuszki. Jedna rzecz, jeśli chodzi o pielęgnację samego pędu kwiatostanowego. Ja wiem, że w handlu zwykle dostępne są rośliny kwitnące i one mają, przepraszam za skaczący obraz, bo nie wiem czy ty wiesz, ale ja ci powiem, że ja w tym momencie to klęczę przed tym storczykiem, tak żeby ten fragmencik móc ci pokazać. Zwykle w handlu dostępne są rośliny, które już kwitną, więc one taki palik mają. Jeśli nie ma, to dobrze sobie taki pęd kwiatostanowy, ponieważ on
mając ileś tam kwiatów, on jest po prostu ciężki i żeby troszkę pomóc tej roślinie i ulżyć jej, dobrze jest taki pęd kwiatostanowy podeprzeć jakimś palikiem. Przy czym tutaj taka drobna uwaga, odradzam paliki drewniane, one zwykle są malowane na zielono i jakkolwiek starczyki podlewamy dosyć rzadko, to jednak tej wilgoci do podłoża troszkę się dostaje i ta farba po prostu się rozpuszcza. Farba rozpuszcza się, przenika do podłoża, a starczyki są roślinami szczególnie wrażliwymi na wszelkie zanieczyszczenia, które dostają się do podłoża. Dlatego niech to nie będą też paliki drewniane. I też, no z racji faktu, że storczyki podlewamy dosyć rzadko, to jednak drewno po prostu z czasem ulega procesom gnilnym, rozkłada nam się w podłożu, a ono nie jest idealnie czyste, to nie jest jakaś żywa tkanka, bo te jakieś tam gałązki przed wytoczeniem, Bóg wie co, przechodziły w procesie przemysłowym, więc te paliki nie są czyste. Dlatego polecam plastik, on jest sterylny. Wystarczy pokupnie przemyć wodą, wytrzeć ściereczką i delikatnie, jeśli jest taka potrzeba, delikatnie, żeby nie uszkodzić korzeni, wsunąć taki palik sobie w podłoże i niech on sobie delikatnie gdzieś tam zahaczamy. Na pewno znasz takie uchwyty, one są wszędzie. Nawet gdy kupowałeś swojego storczyka, to pewnie coś podobnego miał. Trzeba ten pęd podeprzeć takim fajnym wynalazkiem plastikowym. Co jeszcze? Ja ten pęd podpierałem teraz, dosłownie parę minut temu. I no, chociaż mam tych palików ileś tam miliony w domu, to wybrałem pierwszy lepszy, bo jak najszybciej chciałem zająć się po prostu filmem. Dla samej estetyki, no nie jest to fajne, jeśli taki drąg wystaje ponad kwiaty, bo no tak po mojemu to wygląda koszmarnie, więc delikatnie teraz, żeby nie narobić jakiejś krzywdy roślinie, taki paliczek teraz sobie przytniemy. To nam jest już niepotrzebne i tam niech sobie leży, ten powędruje do śmieci. I co? I jeszcze raz spojrzenie na tę matkę, te przepiękne kwiaty. Co jeszcze? Dlatego, że obiecałem Ci podsumowanie, przecież rozgadałem się jak głupi tutaj jakimiś bezsensownymi, jakimiś pierdołami. Jeszcze tak naprawdę na koniec spojrzenie na te piękne kwiaty, troszkę to jakoś ciemno się zrobiło, ja podniosę tego storczyka, zobaczysz sobie moje szafki kuchenne przy okazji. A nie, guzik zobaczysz, bo jakoś się tu jasno strasznie zrobiło. Przyciemnimy. Ten storczyk tak sobie tańczy, bo ja go teraz po prostu trzymam w ręce. I co? No piękne kwiaty. Nie kwitł długo. I nagle mu się spodobało, ponieważ storczyki, które my trzymamy w domu, są bardzo wynaturzone i one rzeczywiście nie wiedzą już, jaka pora roku jest, a no jeszcze miejmy na uwadze to, że rosną w naturze w strefie zwrotnikowej i im bliżej równika, tym pory roku zacierają się i nie ma wiosny, nie ma lata, nie ma zimy, nie ma jesieni. No tam w innej kolejności trochę. Tak jak u nas w kontynentalnym klimacie i gdzie od równika no, mamy daleko do tego równika, tam w naturze te starczyki rosną sobie i kwitną o różnych, no nazwijmy to umownie, porach roku. Może tak, i w różnych miesiącach potrafi sobie storczyk w naturze zakwitnąć i guzik go obchodzi, czy to jest marzec, czy to jest listopad. Skoro o podsumowaniu miało być, jedna rzecz, o takiej codziennej, no może nie codziennej, żeby Cię nie przestraszyć, nie męczyć, o pielęgnacji. Któryś tam storczyk ze zdjęć, które dostałem od Ciebie, miał taki pożółknięty liść. Te liście pożółknięte będą się z czasem pojawiały i ma je też ten storczyk. Takie rzeczy bezwzględnie usuwamy. Dobrze to robić wtedy, kiedy taki liść rzeczywiście już jest całkiem obeschnięty, nie tylko żółty, ale już suchy, zbrązowiały. Tutaj jest taki listek
one, jeśli są już zaschnięte, to nie ma jakiejś szczególnej trudności, żeby go delikatnie wyrwać i usunąć. Usuwajmy takie liście, dlatego że one, gdy już są martwe, też z czasem ulegają procesom gnilnym. Co jeszcze? Ja wspominałem Ci o podlewaniu. Troszkę tam opowiadałem o podlewaniu storczyków. Na momencik wrócę jeszcze do sprawy podlewania. Ponieważ storczyki w naturze rosną jako epifity, gdzieś na konarach dużych drzew i ich korzenie przyzwyczaiły się, roślina przyzwyczaiła się do tego, że no nie ma wilgoci tyle, ile zwykle mają jej rośliny rosnące w podłożu, w gruncie. Nauczyła się korzystać z niewielkich ilości wody. Głównie nawet woda, którą pobierają storczyki, nie pochodzi wcale z opadów, tylko z porannych mgieł. I ponieważ taka jest natura tychże roślin, nie należy moczyć korzeni, nie należy podlewać storczyków wieczorem, dlatego że te mgły, o których mówię, one pojawiają się wczesnym ranem. Dlatego dobrze jest rano. Nawet można, jeśli storczyk ma suche podłoże, zaniechać tego podlewania i zaczekać na kolejny ranek, pamiętając, no, że już trzeba. Dlatego dobrze pamiętać, naprawdę dobrze pamiętać, bo taka jest natura tych roślin. Podlewajmy je po prostu rano. Co jeszcze? Ważna jest bardzo woda do podlewania. Ponieważ nasza woda jest chlorowana albo ozonowana, w niektórych regionach kraju już jest woda ozonowana, żeby pozbyć się bakteryjek, woda powinna odstać. Ja tutaj przygotowuję sobie zawsze takie 3-litrowe butle i ponieważ woda nie powinna być zimna, nie do końca jest prawdą, że woda, która stoi sobie 2 dni, nabiera temperatury pokojowej. Ona zwykle jest sporo chłodniejsza niż powietrze otaczające nas w mieszkaniu. Dlatego taka woda przygotowana wcześniej, z której chlor czy ozon zdąży już odparować, jest zawsze przeze mnie po prostu uzupełniana wodą z czajnika. Ja to robię w ten sposób, biorę sobie lejek i no, mając już jakieś wyczucie, to mniej więcej wiem, jak dużo tej wody powinienem dolać. Potem taką wodę trzeba wymieszać, żeby ona miała jednolitą temperaturę i taka woda po odczekaniu chwilki, dlatego że jakiś kamień kotłowy z czajnika, on jednak będzie się pojawiał, więc niech on sobie zdąży opadnąć i wtedy potem taką wodę delikatnie można zdać do konewki, do jakiegoś tam pojemniczka, czy nawet bezpośrednio z butelki można sobie potem taką wodę użyć. Co jeszcze? Ponieważ woda, która trafia do organizmu storczyków, pochodzi z naturalnych... pochodzi najczęściej z mgieł. Bardzo dobrym sposobem na nawadnianie storczyka jest używanie zraszacza. Z tym, że poprawka na to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno, to zraszać należy naprawdę bardzo delikatną mgiełką, przy czym należy też uważać na to, żeby nie moczyć kwiatów. Jeśli akurat roślina nam rośnie, to nie należy moczyć kwiatów, dlatego że one są dosyć wrażliwe na wilgoć. Także zraszajmy liście, a nie kwiaty. Co jeszcze, jeśli chodzi o podlewanie? Ważne jest, żeby nie przesadzić. Doniczki, w których rosną nasze rośliny, powinny przede wszystkim być przezroczyste. Dlatego, że taka doniczka pozwala korzeniom na dostęp światła. Ciemne doniczki są niedobre i bezwzględnie należy ich unikać. Ciemne doniczki nagrzewają się. Ale co jeszcze o podlewaniu? Dlatego są też dobre takie doniczki, bo widać w nich dokładnie, jakie jest, w jakim stopniu nawodnienia mamy nasze podłoże. Ja będę musiał kończyć, dlatego że zbliża nam się 15 minut trwania filmu, więc robimy małe cięcie i za chwilkę zaczynam kolejną część.